biało-czerwonych barwach. Znowu stadion gorzowski, dolna trybuna na czerwono, górna na biało, biało-czerwone flagi. Tak cieszy się gorzowska i nie tylko polska publiczność. Ale z czego tu się cieszyć? Kończą się zawody przecież. Może stąd ta radość właśnie, bo ta przewaga Polaków jest olbrzymia, więc nie męczmy już rywali. Niech przygotują się lepiej na wojen, wtedy ta walka będzie pewnie bardziej wyrównana, ale poczekajmy jeszcze ostatni wyścig. Może Tomek Golo przegra start, może będzie atakował i wybrzydzał swoich rywali. Klint, Golob, Lukasz Drymli, Roman Poważny. No i właśnie, zakłada Tomasz Golob pięknie Nikolaja Klinta, ale z kolei na czoło stawki przedarł się Roman Poważny. No i będzie ten Golob show w Gorzowie. Szeroka jazda pod bandą, Poważny dojeżdża oczywiście do płotu, więc Tomasz Golob przechodzi na małą. Teraz oczywiście musiał zbalansować ten swój motocykl po tak szybkim wyhamowaniu jego prędkości, ale jest cudownie. Golob rozprawił się z Romanem Poważnym bardzo szybko i bezdyskusyjnie. Trzeci jedzie Klint, ale po dłużej jeszcze ma ochotę rozpędzić się Lukasz Dryml. Teraz wejdzie w małą, nie? Zablokowana ta akcja przez Klinta. A więc wcześniej chyba zdobędą kolejne zero, tak jak było przez dłuższy czas tych dzisiejszych zawodów. Pojechał Drym gdzieś tam pod płot, zakopał się, zamknął gaz. Kończą się wyścigi dzisiejszego półfinałowego turnieju. Za 3 Tomasz Golo, za 2 Roman Poważny. Jeden punkcik na koniec dorzuca do dorobku Duńczyków Nikolaj Klint i bez punktów przyjeżdża do mety Lukasz Dryml. 68 Polska, 45 Dania, 31 Rosja, Czesi tylko 8. To moje małe życzenie przed startem, aby Tomek Golo przegrał ten start po to, aby oglądali trochę walki na torze, zostało spełnione. Roman Poważny z czwartego pola startowego wyszedł doskonale. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć kolejny doskonały atak Tomka Goloba na drugim łuku pierwszego ogrążenia. Pojechał bardzo szeroko, tam gdzie Grigori Łaguta w wyścigu 23. Rozpędził swój motocykl bardzo mocno. Może nie na tyle, aby od razu wyprzedzić Rosjanina, ale w wejściu w kolejny łuk miał zdecydowanie większą prędkość. To wynika z tego, że po prostu szybciej wyprostował swój motocykl, a praktycznie na drugim łuku niewiele go wyłamywał, nie wytracając prędkości, więc ta prędkość na wejściu w pierwszy łuk drugiego okrążenia była olbrzymia. Dzięki temu mógł wybrać sobie ścieżkę tam, gdzie miał miejsce i dokonał tego ostatecznego ataku na Romanie Poważnym. Na wejściu ten łuk wjechał bardzo ostro pod jego lewe ramię, wypnął go i dzięki temu teraz możesz przyjmować gratulacje jako pierwszy oczywiście trener naszej reprezentacji Marek Cieślak, a za chwilę wszyscy jego koledzy. Myślę, że nawzajem spokojnie mogą sobie tutaj jednakowe gratulacje złożyć, bo każdy z nich pojechał dzisiaj na wyśmienitym, bardzo wysokim poziomie. Jeszcze przed nami powtórki wyścigu numer 25. Tomasz Golob Show trwał tutaj zdecydowanie dłużej, bawił tutaj publiczność jazdą na jednym kole w najrozmaitszych konfiguracjach. Tutaj wydawało się, że Tomek jeszcze wybierze zewnętrzną część toru, bo niewiele miejsca było między białą linią po wewnętrznej a Rosjaninem, ale jednak znalazł tam trochę miejsca. Nie mógł mocno wyłamywać motocykla, bo pewnie mógł zahaczyć o Rosjanina. Tutaj jeszcze uderzenie tylnym kołem o bandę. To jest swego rodzaju rozpędzanie motocykla. Każda przyczepność, każdy taki fragment powoduje przyspieszanie motocykla. Niewielu zawodników oczywiście może sobie pozwolić na tego typu próby, bo to jest dosyć niebezpieczne, ale coraz więcej zawodników przy tej wyrównanej stawce, przy tych detalach, które decydują o zwycięstwie, trzeba dokonywać rzeczy, o których jeszcze kiedyś się nie myślało, które dla niektórych wciąż są rzeczami niemożliwymi do zrealizowania. Wyniki pierwszego turnieju tegorocznego drużynowego Pucharu Świata, jak mówiliśmy.
zdeklasowali swoich rywali. Jak myślisz, Krzysztof, co teraz może powiedzieć Jan Stechman, Ole Olsen i wszyscy